Cześć, z tej strony Brutus. Dzisiaj mam dla Was coś innego. Robi się coraz cieplej, więc będzie coraz więcej wyjazdów. A jak wyjazdy, no to wiadomo, trzeba coś zjeść na takim wyjeździe. Tutaj mamy rację żywnościową SRG 24, czyli że jest to racja żywnościowa polska, polskiej armii na jeden dzień. Co mnie uderzyło, bo dopiero co ją dostałem, jest gigantyczna. Waży kilo 700, 1700 gram, tak? Jakoś tak to będzie. A w ogóle rozmiary to ma gigantyczne. 30, tak po mocnym ściśnięciu, to 30 cm będzie miało. A w tę stronę to i tak będzie miało 20. 30 na 20 plus kilo 700, tak? No to jest taki wynik trochę taki duży, moim zdaniem. Zgodnie z zasadą, jeśli chodzi o przenoszenie żywności w plecaku, to powinno się przenosić kilogram jedzenia na dzień. No ale tutaj mamy nie tylko jedzenie. Czy mam Wam przeczytać, co tutaj jest? Dobra, przeczytam, no potem się zastanowię, czy to umieścić w filmie. Skład zestawu to są trzy posiłki, posiłek A, posiłek B, posiłek C oraz akcesoria dodatkowe. Posiłek A to mamy mielonkę drobiową z wieprzowiną, bla bla bla. Nie, no nie będę Wam tego czytał, rzucę Wam tutaj listę i będzie sobie lista szła, będziecie mogli się dowiedzieć, co jest. Mnie najbardziej interesuje to, co jest w środku i chciałem Wam powiedzieć, jakie będzie moje podejście do tego. Czyli wszyscy, którzy otwierają to, to wiadomo, zaraz to przygrzewają i jedzą, a potem oceniają smak. Natomiast ja bym chciał zrobić inaczej. Ja bym chciał zrobić tak, że zobaczymy, co tutaj jest i czy w tej samej cenie, bo ja zapłaciłem za to 42 zł z przesyłką, czyli 30 zł za rację żywnościową, która ma krótki termin przydatności do spożycia, plus 12 zł za przesyłkę, więc ja chciałbym do tego podejść w ten sposób. Czy da się na przykład jakąś cywilną wersję takiego zestawu posiłków na 24 godziny na wyjazd po prostu zrobić, kupić w sklepie, no. Na tej zasadzie chciałem do tego podejść. No ale dobra, przejdźmy do tego, co najfajniejsze. Jak widać, tu jest bardzo, bardzo bardzo taka mocna ta folia. Otwieramy sobie to i patrzymy, co dzisiaj serwuje szef kuchni. Ale poszło pod kątem. No dzisiaj nie jest mój dzień w ogóle. Wszystko mi z rąk leci, także uwaga, będzie kupa śmiechu. Proszę bardzo, możecie sobie zajrzeć do środka. Jest to jakoś tam poukładane. Nie wiem, czy z dobrej strony otworzyłem. Nie było strzałki. Więc tutaj na początek rzucają się w oczy akcesoria i już wiem, że będzie trudno mi wykonać to zadanie. Proszę bardzo. Cztery takie porządne kubki. Naprawdę porządne kubki. Plus dodatkowe akcesoria. Zaraz do tego przejdziemy. I to też dodatkowe akcesoria. Taki podgrzewacz, który kosztuje około 10 zł w internecie. No to już wiadomo, że będzie jeszcze trudniej. Tutaj mamy pieczywo chrupkie, żytnie, bez cukru. Fajna rzecz. Sztućce i chusteczkę. Dodatkowe akcesoria. Ok. Sięgam dalej. Kolejne sztućce. Łyżeczka mała, łyżeczka duża i widelec, i to samo jest tutaj w tym zestawie. Dobra, jeszcze te małe rzeczy powyjmuję najpierw. Mi się akurat tak złożyło, że mam te małe rzeczy. Czyli tutaj mamy koncentrat napoju herbacianego Instant. To samo jest chyba tu. Tak, czyli to są herbatki. I to jest też o smaku malinowym. A to o smaku malinowym, a to o smaku malinowym. Czyli trzy malinowe herbatki.
Tutaj mamy herbatkę o smaku cytrynowym i herbatkę o smaku cytrynowym. 5 herbat aż. Taki fajny worek stronowy o zawartości 1 litra, a raczej nie zawartości 1 litra, tylko mieści się w nim 1 litr. To jest do oczyszczania wody. Fajna rzecz. Fajna rzecz. Dobra. To też jako akcesoria dodatkowe. O, tutaj jest cała karta informacyjna, jaka jest zawartość tej torebki. Także tak to wygląda. Jedziemy dalej. Tyrolska. Widzicie? Konserwa tyrolska. Kupiłem tą rację żywnościową też ze względu na te pokrywki. No to jak nie zjesz wszystkiego, no to zawsze pokrywkę możesz sobie przyłożyć i nic ci do środka nie wleci. A ja bym chciał je wykorzystywać później. O, już zepsułem. Albo dostałem pękniętą, nie wiem. Widocznie nie mam szczęścia jak zwykle, albo po prostu brutusowe szczęście. O, patrzcie. Dark chocolate, czekolada. To jest jakiś baton zbożowo-owocowy o smaku żurawinowym. Tutaj mamy bez podpisu, może w środku jest nalepka. No, coś tu jest. Mielonka drobiowa z wieprzowiną, to jest ta śniadaniowa rzecz. Miód. Dżem truskawkowy. Teraz trudniej mi je zrujmować. Pieczywo chrupkie żytnie, drugie, to są dwa pieczywka tutaj. Pulpety w sosie warzywnym. To jest mieszanka owoców liofilizowanych. Jeszcze jakieś mięso. Karkówka w sosie z warzywami. To już widzicie też. Suchary. I suchary. I to wszystko. Oraz oczywiście taka wielka, fajna torba. Jakby ktoś chciał ją jeszcze wykorzystać tam do czegoś, nie? Dobra, poukładam to teraz tak, żebyśmy mieli jakiś tam konkretny podział rzeczy. Dobra, jestem, nie udaje mi się tego w kadr wrzucić, więc muszę wam pokazać po kolei. Pierwszy posiłek, pulpety, konserwa, suchary, miód, herbata, pieczywo suche. To jest pierwszy posiłek. Drugi posiłek. Karkówka w sosie warzywnym, suchary, liofilizowane, mieszanka owoców, napój herbaciany. Też odstawiam. Trzeci posiłek, tak jakby kolacja. Tyrolska, dżemik, suche pieczywo, herbatka. To mamy te trzy posiłki. No i teraz się trzeba skupić na tych akcesoriach dodatkowych. Czyli tak, przede wszystkim co my mamy tutaj w tym kubku? Czy to się da otworzyć, żeby tego nie psuć? No niestety nie da się, no to psujemy, no cóż, co ja tu na to poradzę? Nic na to nie poradzę, muszę to zepsuć. Najwyżej sobie to później jakoś zawinę. Czyli tak, mamy jeden cukierek, drugi cukierek, trzeci cukierek kawowy, to są wszystkie z witaminami. Kawowy cukierek, kawowy cukierek. Tutaj mamy to, czyli guma do rzucia, jednorazowa, jeden, a to nie, to jest co innego, to zaraz tu będziemy odkładać. Druga guma i trzecia guma. Tutaj mamy sól, tutaj mamy pieprz i pieprz. To są te dodatkowe akcesoria, nam przeszkadzają. Są te wszystkie takie fajne, małe dodatki. Przesuwajmy to, żeby było wszystko ładnie widać. Żebyście wszystko pięknie widzieli.
Kawa rozpuszczalna. Kolejny dodatek. Kawa rozpuszczalna. Jak widać, żołnierze do obiadu nie dostają kawy, tylko herbaty. Natomiast później mogą sobie wypić kawę. Tu mamy cukier biały. Dobra. Be Fresh. Jednorazowa. Aha, mokra chusteczka. Dobra, jedna. Tu są tabletki do odkażania wody. Czy wy to w ogóle widzicie? Jeszcze was tutaj poprzesuwam to. Mam. Tych jest 3 Be Freshów. Taka torebka strunowa. Prawdopodobnie na śmieci. Żeby nie śmiecić na polu walki, bo po co? Jak się jest u siebie na przykład, no to warto sprzątnąć, ale jak u wroga, to nie wiem. Kurde, nie mam już gdzie tego odkładać. Tu jest taka jeszcze jedna torebka, taka bardzo cienka. Bardzo cieniutka. To ta jest raczej na śmieci. A jest taka, jak się dostaje na pieczywo, jak bierzemy pieczywo w spożywczaku, to to samo jest. Jeszcze jedna taka duża torebka strunowa. Dużo tego. O, i tak, to jest papier toaletowy. Przydział na jeden dzień. Nie wiem, może dla mojej żony. Dla mnie to by na pewno nie wystarczyło. No i 4 kubki. Ale tego tu jest. Zostają nam jeszcze 2 herbaty w zapasie. Ten baton z żurawinowy i czekolada gorzka. To to wszystko zostało jako dodatki, jeśli chodzi o jedzenie. Jeśli chodzi o jedzonko. Także spoczko. Mamy to już ogarnięte. Teraz pokażę wam jeszcze wszystkie dodatki. Ok, dodatkowe akcesoria pokazuję wam jeszcze raz, żeby wszyscy widzieli. Czyli 4 kubki. Raz, dwa, 3 takie zestawy sztućców. Z tym, że ten jest troszkę inny. Czyli tu jest duży widelec, duża łyżka, mała łyżka i chusteczka. To samo jest tutaj. A tutaj jest duży widelec, mała łyżeczka i chusteczka. I to jeszcze nie koniec. Bo jest, mamy jeszcze tą torebkę z tego takiego super plastiku, dosyć twardego. I 4 tabletki do uzdatniania wody. Nieźle. I piecyk. Piecyk, kuchenka turystyczna, jak zwał, tak zwał. Ale to jeszcze nie koniec. Proszę bardzo. Tutaj to odwalimy. Mamy 3 madełko do puszki. Paliwko. Torebka, żeby posprzątać po sobie. Zapałki. Zapałki szturmowe sztuk 3. Wow. No po prostu rewelka. A gdzie jest tam ten cudaczek? O. Wiecie, jak się tego używa? Po prostu tak się tutaj to nagina. Kładziemy paliwko tutaj. Tu się paliwko kładzie. Bierzemy taką puszkę na przykład po karkuwie. Załóżmy, akurat tam mi się wzięło. No, wyłaś. Raz. Dwa. I teraz po prostu trzeba to przegiąć. Ja tu mogę odgiąć jeszcze. O właśnie. Już. Mam 3 madełko do konserwy. Tutaj układam paliwko, podpalam je. Kładę tą puszkę. Czekam, aż się to podgrzeje. Zdejmuję za pomocą urządzenia tego. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. No dobra, słuchajcie. W drugiej części spróbuję zrobić coś podobnego, oczywiście z produktów, które są dostępne w sklepach. A na razie dziękuję za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!